Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu okrętu premium. I tym razem zajmiemy się czymś porządnym, nie takim głównym jak ostatnio, czyli Schrennerem. Tylko tym razem będziemy sobie mówić o krążowniku tieru 8, francuskim Bayardzie. Okręcie, który został stworzony jeszcze za czasów, kiedy Wargaming nie miało w głowie tylko pieniędzy, tylko jeszcze coś tam myślało o tym, jak zrobić fajny okręt, który by się dobrze sprzedawał, a nie po prostu napierdalać kopii w klej, zmieniać parametry z jednego okrętu na drugi, przerzucać właściwości, bo taka ostatnio została wprowadzona filozofia, że bierzemy kadłub z jednego okrętu, dajemy mu artylerię z drugiego okrętu i mamy okręt trzeci, także w zasadzie mamy premeszkę gotową. Także teraz widzę, taka doktryna tutaj przyświeca Wargamingowi. Ale cofamy się teraz, szanowni państwo, do roku 2019, kiedy jeszcze aż tak źle nie było. I tak, czym jest Bayard? Bayard jest jednym z nielicznych francuskich krążowników lekkich. I on, szanowni państwo, sprawuje się nadzwyczaj dobrze na swoim tierze. Mimo tego, że zasięg artylerii głównej nie jest duży, bo to jest tylko, tutaj mamy 16,4. Także teoretycznie w sumie nie jest tak krótko, biorąc pod uwagę to, że nieraz na dziesiątce mamy 15 z groszem. 15,6 na przykład, to te 16,4 to jest całkiem przyzwoity wynik. Czy ja mam tutaj jakieś perki na... Nie, tutaj nie ma nic takiego, co by wydłużało zasięg na tym okręcie. Ale perki i ulepszenia za chwilę. Także to jest jeden z nielicznych krążowników lekkich, więc wymaga oddzielnego kapitana, szanowni państwo, ze względu na to, że praktycznie cała linia krążowników francuskich, czy to tych starych, czy tych nowych, to są krążowniki raczej ciężkie. No, pomijając może te niższych tierów, powiedzmy do szóstki, to są krążowniki, można powiedzieć, że lekkie. A tutaj mamy albo ciężkie, albo bardzo ciężkie, te prowadzące do Marsylii. Także to można sobie pomyśleć o tym, że jednak kapitan będzie musiał wyglądać zupełnie inaczej. I o tym sobie opowiemy za chwilę. Co mamy więcej z krążowników lekkich francuskich? Mamy jeszcze Colberta na tierze 10 i tego Colberta obskakuje mi ten sam kapitan. I mamy jeszcze De Grasse, gdzie ten kapitan również grany jest ten sam na tierze 6. Także to jest jeden z okrętów, moim zdaniem, królujących na tierze 8. Jeżeli miałbym wyłonić jakąś tam ścisłą czołówkę okrętów premium na 8 tierze, to myślę, że ten byłby w topce. Bo na 8 premki akurat są przyzwoite. Mamy Atago, który jest absolutnym liderem, bezdyskusyjnym. Mamy Prince Eugena, mamy Mainza i mamy Bayarda. Także taka czwórka, która naprawdę robi tutaj robotę. Do tego gdzieś tam jeszcze Kutuzow i inne tego typu okręty. Także tutaj naprawdę jest w czym na 8 tierze wybierać. Ale jeżeli chcecie lekki krążownik francuski, to myślę, że to jest bardzo dobry wybór. To jest taki... No ciężko to z czymkolwiek porównać, bo nie jest to Colbert, bo nie jest tutaj jakaś taka parabola bardzo wysoka, która pozwala nam na strzelanie z za dużych wysepek. I te pociski też nie latają aż tak bardzo wolno, więc można sobie pozwolić na to, że nie musimy brać takich dużych poprawek. Także wstęp mamy zaliczony, teraz omówimy sobie ulepszenia na okręcie, parametry i bitwę. Tym razem pokażę Wam nagraną wcześniej ze streama. Nie będę grał na żywo, bo tam ta bitwa wyszła fajna, przyjemna dla oka, także nie będę tutaj chujni pokazywał. Bo na żywo to wiadomo, że może wyjść różnie. Także tak, ulepszenia prezentują się następująco. Mamy tutaj modyfikację głównego uzbrojenia, bo to są małe działa kalibru 152 mm. Plus przeżywalność uzbrojenia torpedowego, bo torpedy również tutaj posiadamy. Także ten materiał może będzie troszeczkę z innym wydźwiękiem, bo okręt, o którym dzisiaj mówię, jest naprawdę fajny i godny polecenia. A w poprzednim materiale mieliśmy takie chujostwo, jak nam Wargaming ostatnio zaserwował, czyli Shredder, który nie przebija, nie ma torped i jak dojdzie na zasięg sekundarki, to umiera. Czy tam tonie po prostu, może nie umiera, tylko tonie. A tym razem zajmiemy się czymś, co Wargaming zrobił dobrze. Nie jest tego dużo, ale jednak jest, także poświęćmy temu chwilę uwagi, bo warto. Na slocie drugim. Kontrola uszkodzeń, żeby się krócej palić. Oczywiście można się tutaj pobawić jeszcze w ochronę maszynowni, żeby nam nie padał silnik i ster. Przy czym na tym okręcie jest to dosyć ważny element, ale jeżeli nie dajemy się po prostu ostrzeliwać i ten ostrzał omijamy, to myślę, że nie będzie to aż tak bardzo potrzebne. Tutaj celność. Właśnie montując te moduły, zastanowiłem się nad tym, czy nie wziąć obrotu wież, bo to też by nie było głupie. Celność przy takiej szybkostrzelności, jaką tutaj mamy, 7,5 sekundy na 12 rur, to jest, powiem szczerze, nie, 12? 4 razy 3, no to tak, to 12 mamy rurek. To nie jest aż tak istotna sprawa, można tu wziąć sobie obrót dział. Na slocie trzecim celność, właśnie zamienna z obrotem dział. Na slocie czwartym zwiększenie przyspieszania, znaczy poprawa przyspieszania okrętu, o. I to jest dosyć kluczowa rzecz, bo jeżeli nie chcemy, żeby przeciwnik do nas napierdalał jak do kaczki, bo ten okręt ma dużą cytadelę, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że ma cienki pancerz na dziobie, rufie i ma dużą cytadelę, która będzie łatwa do trafienia. Zobaczmy sobie. Tutaj mamy... O, to jest to? Nie, tu jest cytadela.
jest co pan ładować tutaj i ona nie jest zbyt mocno opancerzona, także trochę tego obszaru tutaj do trafienia jest. Do tego dochodzi nam tutaj 25 mm, także duże kalibry będą nam przez to przelatywały i biły nas właśnie po tutaj, po głównym tym naszym elemencie okrętu. Więc tak to tutaj wygląda. Bo jeżeli manewrujemy gazem, przyspieszamy, zwalniamy, skręcamy, to będzie nas po prostu trudniej trafić, a jeżeli im mniej otrzymamy obrażeń, tym mniejsza szansa na to, że w bitwie, znaczy większa szansa na to, że w bitwie w dłużej będziemy i więcej w niej zrobimy po prostu, także. No i kamuflaż też się przyda, bo zawsze lepiej podejść do przeciwnika bliżej i mu przyjebać, niż próbować strzelać z daleka i z dużej odległości nas widać. Przy czym kamuflaż tutaj zrobiony w takiej opcji, jak ja mam i na kapitanie perk i tutaj, to wynosi 11,1 km. Także nie jest jakoś tam porywająco, ale przy 16 km ponad zasięgu artylerii głównej to nie jest źle. Więc tak, teraz to jeszcze sobie zerknijmy na kapitana. Jak już wam wspominałem, ten kapitan obskakuje u mnie i Colberta, i Bayarda, i Degrasse. I tutaj mamy tak. Nasmarowane tryby, żeby szybciej się wieże kręciły. Ostatni bastion, bo wiadomo, z uszkodzonym sterem czy silnikiem ten okręt jest raczej już kierujący się w stronę dna, bo tutaj no, nie ma ani dużej puli HP, ani pancerza, żeby przeżyć jakiś zmasowany ostrzał. Mamy tylko 39 niecałe tysięcy, plus oczywiście perk jeszcze tutaj na HP. Mamy plus 500 na poziom, także do ósemki trochę tam tych punktów dolatuje. Gdyby tego nie było, to byłoby tych hapsów troszkę mniej. Nadzorca, ze względu na to, że mamy tutaj booster do reloadu artylerii głównej. I to się bardzo przydaje, trzeba z tego korzystać, nie ma co się bać, bo jest tego aż 5. Do tego doładowanie plus rozbicie, czy rozbicie jest zamienne, jeszcze sprawdźmy sobie. Tak, rozbicie jest zamienne na hydro, które ma zasięg na wykrywanie okrętów 5 km, także nie jest złe. Plus 3,5 km na wykrywanie torped, ale to jest raczej do grania w dywizjonie, kiedy ktoś nas będzie dymił, to wtedy tak. Ale do samotnej gry to ja używam bardziej obrony przeciwlotniczej, bo zawsze gdzieś tam na uboczu sobie stoję i strzelam do przeciwnika, więc jak przylecą samoloty, to lepiej stłuc. Co dalej? Nadzorca już mówiłem, perki na HP, kamuflaż, mistrz działo nowy oraz ciężkie pociski ładunkowo burzące, no bo tutaj mamy kaliber 152 mm, a to jest do 149, no ale trudno. IFHE tutaj nie zakładam, ze względu na to, że szansa na pożar wynosi tutaj 13% i tych pożarów pada całkiem sporo, także a penetracja jeszcze tych pocisków, zerknijmy sobie. Ładunkowo burzące 30 mm, to w zupełności wystarcza na tier 8 i te, z którymi one walczą. Także ja tutaj zrobię teraz małe przejście. O, tutaj mamy informację o tym, że został wprowadzony 24 czerwca 2019 roku, ale chodziło mi bardziej o to. Jeszcze tutaj zerkniemy sobie na parametry, a w międzyczasie włączę tą bitwę. Żeby już nam tam w tle plumkało. Za bardzo, powiem wam szczerze, nie ma z czym tego okrętu porównać, no bo z francuskich krążowników nie ma absolutnie nic, co by się nadawało do porównania na tym tierze. Można by się pokusić o porównanie z San Diego, no ale tam mamy troszeczkę, jeżeli chodzi może o pancerz, podobny okręt, chociaż wydaje mi się, że Bayard jest nieco twardszy. Także tutaj ta recenzja, widzicie, że nie jest aż tak radykalna jak tamta, może dlatego, że po prostu okręt, o którym dyskutujemy, jest fajny i warto tutaj o nim wspomnieć. No już nam się tu chyba powoli, tak, bitwa odpala. Bitwę będziemy sobie tam komentować w międzyczasie, także już niech tutaj coś dla oka przyjemniejsze leci, tam parametrów nie będziemy sobie oglądać. Ja sobie tutaj teraz będę eksperymentował z perkami. Gdyby założyć IFHE, szanowni państwo, to pociski ładunkowo burzące osiągają penetrację rzędu 37 mm. To będziemy bili praktycznie wszystko, co nam się pod lufę nawinie, ale te salwy z tych pocisków, biorąc pod uwagę ten perk na ciężkie pociski ładunkowo burzące, wchodzą całkiem przyjaźnie. Także nie ma się to tutaj czarować, że jest to jakoś szczególnie potrzebne, tym bardziej, że szansa na pożar spada nam do 7%. Oczywiście tutaj na WoWs FT nie założyłem sygnałów, także załóżmy, żeby było jeszcze podgląd na to. Robi się 13% i po założeniu IFHE jest 7%, tak, także nie jest to jakoś szczególnie konieczne. Mamy tutaj na okręcie również uzbrojenie torpedowe, to nie jest jakieś tam tragiczne. Mimo tego, że wiki WoWsowa nam tutaj podaje, że jest słabe. Ja uważam, że jeżeli jest, to już jest dobrze. I do walki na takim okręcie zawsze się przydadzą torpedy, ze względu na to, że jak ktoś nas podejdzie blisko, jesteśmy miękkim gównem, no to jest zawsze jakaś szansa na to, że jednak uratujemy naszą francuską dupę i nie będziemy aż tak bardzo bici. Więc torped mamy po 3 na burtę.
Zasięg maksymalny tych torped to jest 9 km. Oczywiście czasami się uda puścić je tak, że ktoś tam się gdzieś na daleko nadzieje, ale w przypadku, kiedy mamy przeciwnika blisko, to możemy sobie pozwolić na to, że jakaś tam szansa na ratunek jeszcze istnieje. Tutaj będą również strzelane w stadele, także nie ma się co bać używać pocisków przeciwpancernych na tym okręcie, bo to aż tak bardzo mały kaliber nie jest. To jest 152 mm, także całkiem przyzwoicie jeszcze jest tutaj. I torpedy, szanowni państwo, zadają prawie 15 tysięcy damage'u jedna. Tutaj parametry, jeżeli chodzi o wykrywalność, czas reakcji i takie inne rzeczy, nie są aż tak bardzo istotne, bo w większości przypadków będziemy tych torped używać na blisko, więc przeciwnik i tak będzie się ich spodziewał, także nie ma co tutaj się rozczulać. Przy wystrzeleniu ich na 9 km to raczej będzie sytuacja, w której będziemy od przeciwnika odchodzili, używając boosta do silnika, będziemy sobie kajtować, strzelać, manewrować i może on w te torpedy nam wpłynąć, nawet jeżeli puszczamy je spoza naszego zasięgu. To jest jeszcze całkiem przyzwoite rozwiązanie. Także to, co chciałem na temat Bayarda powiedzieć, chyba jeżeli chodzi o parametry, to powiedziałem. Gdybyśmy zdjęli sobie perk na HP, to mamy na tym okręcie 34700, jeżeli chodzi o hapsa. To nie jest dużo. To nie jest dużo na tier 8, zwłaszcza, że będziemy się spotykać z pancernikami tierów 10. Taka Sława, Montana czy inne coś jest w stanie zdmuchnąć nas na jedną salwę, także robi się bardzo nieprzyjemnie. I powiem wam szczerze, jak już na wstępie zaczynałem, ten okręt naprawdę absolutnie warto mieć. To jest fajny okręt. Można sobie gdzieś tam przy wysepce, przez jakieś nieduże wzniesienia przerzucać te pociski. Podkreślam, nieduże, bo raczej jak chcemy bić przez coś większego, to będzie problem z tym, że pociski będą się na tych wyspach zatrzymywać. Latają dosyć przyzwoicie te pociski, nie trzeba jakichś tam ogromnych wyprzedzeń brać. Także nie jest to tak jak na przykład na Kolbercie, gdzie musimy praktycznie zmieniać podziałkę na ekranie, żeby to tam trafiało. Tu nie ma takiego problemu. Pelotka jest taka, jaka jest. Na żadnym praktycznie okręcie pelotka nie pozwoli nam wytłuc wszystkich samolotów, zanim one do nas dolecą, ale zawsze coś tam zestrzelimy, może przeciwnika nas na lotni odstraszymy, także zawsze coś spadnie. No chyba, że trafia nam się koleś, który lata totalnie po prostych liniach, ma w dupie te czarne chmurki, które się tam pojawiają, może chce je zbierać, nie wiem, ja tam nie wnikam. Różnych ludzi się spotyka ostatnio w WoWsie. Także powiem wam szczerze, że jeżeli trafi się debil na lotni, no to praktycznie każdy okręt jest w stanie zestrzelić dużej ilości samolotów, a jak zacznie ktoś manewrować, no to może być równie. I tutaj właśnie pierwsze użycie boosta do reloadu, szybciutko zjedzona Zetka chyba tutaj była, no mniejsza o to, w każdym razie dedek, bo nie widzę dokładnie. O, teraz będę widział. Także tutaj połasiłem się na Krakena w tej bitwie, także mały spoiler, niestety się nie udało, ale powiem wam szczerze, że to jest okręt, który już w czasie testów był przepotężny, po prostu przepotężny. Nie pamiętam, jakie zmiany go dotyczyły. O, zobaczcie, że na większą odległość te pociski już osiągają całkiem przyzwoity pułap, więc możemy wysoko je przerzucać. Ale no, tutaj możemy grać przy wyspie i to jest całkiem wskazane, ale nie ma takiej sytuacji, kiedy musimy ruszyć na otwartą wodę i jesteśmy stratni na tym. Po prostu korzystając z boosta do silnika i manewrując właśnie gazem, hamując, przyspieszając, skręcając tam pod ostrzałem przeciwnika, jesteśmy w stanie dużo tego ostrzału ominąć, a dzięki temu jesteśmy w stanie cały czas plumkać do przeciwnika, nie jesteśmy tu skazani na jakieś tam przywiązanie za bardzo do drużyny, bo albo spotujemy sobie sami, korzystamy z zasięgu plus prędkość okrętu. No zobaczcie, teraz pepan będzie ładowany. I ten pepan sobie tutaj całkiem przyzwoicie z tym okrętem poradzi. O, pierwsza salwa, 4000 z 5 pocisków plus pożar. Oczywiście to jest okręt niewysaturowany, więc nie ma aż to tak się cieszyć, że tak zawsze będzie. Ale jednak te pociski potrafią robić fajny damage. Fajnie tutaj zagrane, bo Leningrad nam tutaj pięknie zadymił. Gość jest spotowany przez krążownik będący na środku. Czy nie, przez samoloty może. Mniejsza o to. No i tutaj kolejna salwa leci, mamy drugiego fraga na koncie. Będę to powolutku przyspieszał, także no, wiem, że spodobała wam się poprzednia recenzja, jestem z tego bardzo zadowolony i postaram się robić właśnie w takim klimacie te recenzje, ale tutaj nie mam aż tak bardzo na co narzekać, bo to jest całkiem fajny okręt. Dobrze bije, jest zwrotny, jest szybki, także możemy unikać ostrzału przeciwnika, no chyba, że ktoś poleci na jakieś tam ostre starcie na blisko, no to wtedy nie liczcie na to, że tu z tego okrętu wyciśniecie zbyt wiele, bo on jest miękki, ma mało hapsa i ma dużą cytadelę, także tu będzie trochę boleśnie, jak będziecie chcieli na blisko podejść do przeciwnika. Ale jeżeli utrzymacie dystans, nie pozwolicie się za bardzo ostrzeliwać, to myślę, że będziecie bardzo zadowoleni z tego okrętu. I gdyby ktoś mnie zapytał teraz, czy ten okręt kupić, bezdyskusyjnie z ręką na sercu mówię, bierz, koleś, nie żałuj pieniędzy na Wargaming, bo Wargaming dobry jest. Oczywiście żartujemy tutaj, ale ten okręt naprawdę warto posiadać, bo on wam przyniesie sporo frajdy, jeżeli chodzi o kierowanie taką jednostką.
powolutku będę sobie przyspieszał bitwę, żeby tutaj nie wydłużać zbędnie tej recenzji. Bo to jest taka recenzja odświeżana w zasadzie, taki odgrzewany kotlet, bo to, co obecnie Wargaming nam proponuje, to jest trochę śmiech na sali i plucie nam w twarz, biorąc pod uwagę to, co zostało ostatnio wprowadzone w stoczni. Ale to, co tutaj mamy na ekranie teraz, to jest naprawdę warte zakupu. Jeżeli chodziłoby o ocenę ogólną tego okrętu, tak 0 do 10, to ja bym mu dał, no myślę, że 8. 8 to jest taka odpowiednia ocena. Na wyżej troszeczkę jest za miękki, chociaż może 8,5. Dobra, dajmy 8,5. To jest naprawdę zajebisty okręt. Tak jak Atago dostałoby dychę bezdyskusyjnie, tak tutaj myślę, że 8,5 też nie będzie jakoś bardzo krzywdzące. Szansa na pozar dosyć przyzwoita. Alfa pocisków razem z perkiem też widzicie, że wchodzi całkiem przyzwoicie. Oczywiście musimy mieć w co trafiać, bo 30 mm w tej sytuacji to jednak wszystkich pancerzy na tej bitwie nam nie przebije, ale w większości będziemy przypadków właśnie robić fajny damage. Teraz popłyniemy sobie palić Karolinkę, ona nam troszeczkę ucieknie. No i tutaj będę się łasił na Krakena, 87 tysięcy na liczniku. Zobaczcie, teraz wchodzimy tutaj w etap manewrowania prędkością. Praktycznie stałem, ruszyłem na pełnej piździe i gościu nie trafia. I takich manewrów będziemy wykonywali na tym okręcie dużo. Widzicie, że tutaj ta wyspa już jest zbyt wysoka, ale tutaj mamy drobny przesmyk i już te pociski przelatują ładnie. Strzelamy za darmo, mamy spota od Leningrada. I płyniemy dalej. Także, no w zasadzie co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Tutaj nie będę aż tak bardzo narzekał jak w poprzednim materiale, bo to jest okręt dobry. Także nie ma co być nieobiektywnym aż tak bardzo, bo wiadomo, że ja lubię lekkie krążowniki i na tym okręcie się odnajduję doskonale. I powiem wam szczerze, że tak jak okręt jest kiepski, to nawet no nie jestem w stanie z niego dużo wycisnąć. Tak jak na przykład Shredder, to tam cudów z głów na batanie ukręcisz. A tutaj jest naprawdę fajny okręt, który się sprawdza w bitwach. No i oczywiście wszystko zależy też od tego naprzeciwko, kogo mamy po drugiej stronie lufy. To też wpływa na to, jakie wyniki my osiągamy. Bo żeby zrobić dobry wynik w WoWsie, to wiadomo, że nie wystarczą jednostkowe umiejętności, tylko jeszcze musi przeciwnik współpracować z nami i albo dać się bić, nie strzelając do nas, albo po prostu będziemy mieli utrudnione zadanie, jeżeli zostaniemy mocno ostrzeliwani. Tutaj o, leci salwa z Meksyka chyba przyleciała. Trochę tutaj się zapewnie poczułem, przeszarżowałem, także zobaczycie, że tutaj zaraz skończy się to dosyć brutalnie, bo już zbliżamy się powoli do końca tej bitwy. Ale gdyby Wargaming się przykładał i robił naprawdę premki, które się jakoś odróżniają od tego, co mamy w drzewku. Z jednej strony jest to minus, bo musimy robić nowego kapitana, ale z drugiej strony jest to plus, bo jest to jakaś odmiana w tej grze dla tego drzewka, dla którego wchodzi premka. No to powiem szczerze, ja bym takie premki kupował, a to, co ostatnio nam proponują, to jest takie gówno z błotem wymieszane, można by powiedzieć. Jaki jest taki kawał, że siedzi sobie facet, miesza gówno z błotem i ktoś tam go pyta, co pan robisz? No, policjanta kleje z gówna z błotem, nie? No facet się oburzył, poleciał po policjanta, przyprowadził go i co pan robi? No mieszam gówno z błotem. A po co? No będę robił strażnika miejskiego. No mówił pan, że policjanta, no ale się zagadałem, za dużo gówna dołożyłem, nie? No, także tutaj coś w tym temacie mamy, jeżeli chodzi o okręty podwodne, że chcieli zrobić coś fajnego, ale za dużo gówna dołożyli i wyszły okręty podwodne. Także tak to by to się prezentowało. Już powolutku ostatnie salwy w tej bitwie będą leciały. Widzicie, że tutaj pokazałem burtę Meksykowi, a na tym okręcie nie trzeba się zbytnio wysilać, żeby dostać solidny łomot. Także 150 tysięcy na liczniku, 4 fragi, to już chyba jedne z ostatnich moich salw. Jeszcze duży kaliber nam wpada. Karakioro na szczęście nie trafia dzięki temu, że działa boost do silnika i trochę tam manewrujemy. Ale niestety zaraz zostanie popełniony karygodny błąd. Zobaczcie, tutaj pokazuję burtę totalnie do Meksyka i ten Meksyk mnie wysyła do portu. Także 8,5 na 10, zajebisty okręt, kupujcie jak chcecie i z mojej strony wszystko. Do usłyszenia i na razie.